Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Bóg wyciąga rękę do człowieka. Posłał na świat swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale został zbawiony. Nie ma zbawienia w innym imieniu, oprócz imienia Jezusa z Nazaretu. Odrzucenie Chrystusa jest de facto odrzuceniem Boga. Nie można być czcicielem jedynego Boga, nie uznając Jego Syna i odrzucając zbawienie, które przyniósł na świat. Chociaż Bóg wszystko posiada w pełni i niczego Mu do szczęścia nie brakuje, to jednak możemy metaforycznie powiedzieć, że szczęściem lub inaczej chwałą Bożą jest człowiek zbawiony. Całe działanie Boga zmierza w tym jednym celu, aby zagubioną ludzkość doprowadzić do zdrojów zbawienia. Chrystus nazywa siebie chlebem żywym, chlebem dającym życie wieczne. I nie jest to metafora. Chociaż w tym momencie uczniowie jeszcze tego nie rozumieją do końca, zresztą wielu z Jego uczniów odejdzie od Niego, sądząc, że jest obłąkany, ale ci, co wytrwają do końca, będą uczestniczyć w obrzędzie nowej Paschy. To właśnie w Wieczerniku Jezus po raz pierwszy wypowiada słowa, które dziś kapłani na całym świecie powtarzają każdego dnia. To jest ciało moje. To nie metafora. Jezus naprawdę daje nam swoje ciało, ukrzyżowane i zmartwychwstałe, na pokarm pod osłoną prześnego chleba. Czy wierzę w Jego realną obecność w eucharystycznych postaciach chleba i wina? Czy przyjmuję ten pokarm z należytym szacunkiem i głęboką wiarą?